Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mariusz. Dzisiaj najlepsze ćwiczenia na obwisły, albo jak chcesz, płaski brzuch. Jak się pozbyć tego zwisu, jak się pozbyć tego obwisu takiego, jak chudniemy, to często jest tak, że niestety nasz brzuch po prostu wisi, skóra wisi, jest rozciągnięta od tego brzucha i to wszystko zwisa i nie wygląda za ciekawie. Jak się tego pozbyć w bardzo krótkim, bardzo fajnym, bardzo szybkim ćwiczeniu? Pragnę się dzisiaj z Tobą tym podzielić. Mam nadzieję, że w momencie, gdy zobaczycie, że nadaję na żywo, wskoczycie, dacie mi znać, puścicie mi serducho, palucha, skomentujecie, skąd jesteście, przywitajcie się. Widzę, że się pojawiacie. Widziałem, jedno serducho przeleciało. Mam nadzieję, że Mario Max dzisiaj dał mi pierwszą łapkę. Małgorzata Sol is watching, Małgorzata Bober, witaj. Witajcie, kochani, witajcie. Szybciutki live'ik. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, jak pozbyć się brzucha zwisłego. Tak jak Wam obiecałem wczoraj, dzisiaj o którejś godzinie, może to będzie godzina 20 wieczorem, podam Wam więcej informacji na temat wydania książki na surowo, jakie daty, jakie spotkania i tak dalej. Dopracowujemy wszystko, mam mnóstwo pracy z tym związanych, uda nam się. Uda nam się, aby to wszystko gdzieś tam dograć. Książka jest gotowa, natomiast nie mamy jej w formie fizycznej. Podamy Wam terminy, jeśli chodzi o fizyczną książkę. Zanim zaczniemy o tym, to chciałbym Wam pokazać, jeszcze nie wszyscy to widzieli. Ja tak wyglądałem w pewnym momencie swojego życia. Mam nadzieję, że to będzie widać. To jest moje zdjęcie, proszę. Tutaj Mariusz, jak sobie stoi. Tak wyglądałem przed surowym zdrowiem, przed odmładzaniem na surowo, przed tym, jak w ogóle myślałem o jakimś zdrowiu. Po prostu spożywałem pokarmy, tak jak każdy na co dzień. Nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia na ten temat. To akurat zdjęcie 2007 roku. Jak gdzieś tam zacząłem chudnąć na przełomie 2009-2010. I jednym z ćwiczeń, które gdzieś tam udało mi się wyłapać na internecie swego czasu, to było właśnie to ćwiczenie, które pragnę dzisiaj Wam pokazać, po to, żeby pokazać, jak to działa. Większość osób chce się pozbyć brzucha poprzez chodzenie na siłownię i robienie tak zwanych brzuszków. Ręce za głowę najczęściej, nachylamy się do przodu, nachylamy, robimy kilkanaście, kilkadziesiąt brzuszków. I to jest fajne, ponieważ poprawiamy mięśnie brzucha. Natomiast te brzuszki nie zlikwidują nam obwisłej skóry, bo ta skóra tam wisi i ona wcale się nie staje się elastyczna i wcale się nie naciąga. Ja natomiast z bardzo dużej wagi mam płaski brzuch. Nie mam żadnych obwisłych tutaj worków. Wszystko jest ściągnięte, skóra jest naciągnięta, wszystko jest elastyczne, dlatego że ja wykonuję ćwiczenia, które nazywają się 5 rytuałów tybetańskich. Natomiast dzisiaj Ci pokażę, jeśli nie jesteś jeszcze osobą, która ćwiczy rytuały tybetańskie, pokażę Ci dzisiaj jedno z ćwiczeń, które naprawdę Ci pomoże. Słuchajcie, zobaczcie, w jaki sposób to działa. Działa to w ten sposób, że robimy brzuszki do tyłu. Chodzi o to, żeby naciągać skórę. I teraz tak, uwaga, bardzo ważna rzecz. Osoby, które mają problemy z krzyżem, który jest dolną częścią kręgosłupa, potrzebują na początku być bardzo uważne. I na początku te wychylanie do tyłu, to złapcie sobie, podeprzyjcie się rękoma i zobaczcie, do którego miejsca jesteście w stanie się wychylić. To jest bardzo ważne, żeby nie nadwyrężyć tej części kręgosłupa, która bardzo często jest obciążona przez ten brzuch, który tu z przodu wisi. No ale teraz, jeśli nie masz takiego problemu, lub dojdziesz tylko do pewnego, dochodzisz do pewnego przechylenia do tyłu, ściągasz pośladki, to jest bardzo ważne, ściągasz pośladki, żeby nie było obciążenia na krzyż i wychylasz ciało do tyłu. Jeśli oglądasz mnie teraz, to zobacz, jak to fajnie działa. Jak masz ściągnięty brzuch, jak masz wciągnięte pośladki, to czujesz te naprężenie, czujesz te naprężenie tutaj od razu. I co ja robię? Polecam na początek 25 powtórzeń. Startujesz z 25 powtórzeń i w tym momencie przerywasz. Na przykład pierwszy dzień. Chodzi o to, żeby nie mieć zakwasów. Pierwszy dzień przerywasz, robisz sobie 1-2 dni przerwy, jeśli będą zakwasy, i później zwiększasz ilość. Ja doszedłem do 3 powtórzeń po 50 razy i myślę, że to jest takie najbardziej optymalne. 3 razy po 50, czyli załóżmy, robisz 50 powtórzeń, robisz sobie, nie wiem, z 30 sekund przerwy do minuty i robisz następne 50 powtórzeń. Znowu minuta przerwy, 50 powtórzeń.
zobaczysz, jak szybko to działa, zobaczysz, jak szybko ten brzuch zacznie się naciągać, jak szybko ta skóra się zacznie naciągać, ponieważ załóżmy, jak robisz brzuszki, tak jak powiedziałem wcześniej, no to pracujesz mięśnie, ale skóra nie naciąga się, bo nie ma tam takiej możliwości, żeby ona się rozciągała, wyciągała i tak dalej. Także mam nadzieję, że Ci to pomoże. Napiszcie pod spodem, jak to dla Was działa, jak znajdziecie ten live'ik później w przyszłości. Jeśli oglądasz mnie na Facebooku, koniecznie polub naszą ściankę, żeby oglądać te informacje na bieżąco. Jeśli oglądasz mnie na YouTubie, to zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i wiadomości będą wyświetlać się na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć odwrotne brzuszki. Nazywam je odwrotne brzuszki, czyli brzuszki do tyłu, na rozciąganie skóry, na to, żeby skóra nabrała elastyczności, żeby mieć płaski brzuch i żeby móc pokazać się super na plaży, jeśli zdążycie jeszcze do plażowania z pięknym brzuszkiem. To tyle, do zobaczenia wieczorkiem, trzymajcie się, pa!